całą noc padał deszcz, także jest bardzo ślisko miejscami. Grunt to utrzymać się na drodze, która się zmienia trochę z każdym przejazdem. Zobaczymy, trzymajcie kciuki dla nas. Na razie trzymamy w ogóle ten rajd. Spadliśmy co prawda na trzecie miejsce, było ślisko i błotnie przez całe te odcinki. Jutro mamy trzy OS-y, które musimy przejechać w swoim tempie. No i zobaczymy, ale jestem zadowolony, jak jechaliśmy dzisiaj.